Dzień dobry Państwu. Moje życie zawodowe w większej części upłynęło na eksporcie polskich usług na Zachód, głównie do krajów niemieckojęzycznych: Niemcy, Szwajcaria, ale także kraje Beneluxu i Norwegia. Eksport polskich usług. My, eksporterzy, koszty ponosimy i w euro, i w złotówkach. W euro wypłacamy wynagrodzenia dla miejscowych pracowników i podatki od tych wynagrodzeń. I płacimy za noclegi pracowników, dojazdy do pracy, wynajem sprzętu, i inne drobniejsze koszty w tym kraju wykonywania usługi. A w złotówkach ponosimy koszty polskich ubezpieczeń społecznych, i socjalu, i koszty działalności firmy w Polsce, czyli wynagrodzenia pracowników w Polsce, a także koszty te zagraniczne, ale na przykład leasing samochodów dla tych zagranicznych pracowników, i koszty sprzętu, który jest wykorzystywany za granicą, i narzędzi. I koszty ubrań roboczych, a także elementy montażu, które w części umów dostarczamy z Polski, także koszty konstrukcji. No, podział tych kosztów jest zależny od specyfiki działalności każdej firmy. Ale warto zauważyć, że niekiedy te koszty po stronie polskiej potrafią być nawet większe niż po stronie tej niemieckiej, zachodniej, w tym miejscu wykonywania usługi. I dlatego opłacalność eksportu. Związana jest z kursem euro względem złotówki. Im droższe jest euro, tym eksport jest bardziej opłacalny. I odwrotnie im bardziej euro tanieje, tym eksport staje się coraz bardziej problematyczny, coraz mniej opłacalny. I chciałbym tutaj wrócić pamięcią do sytuacji z sierpnia 2008 roku. Proszę popatrzeć, jak zmieniał się kurs euro od lutego 2004 roku. W lutym za jedno euro, Płaciliśmy prawie 5 zł. Tuż przed wejściem do Unii Europejskiej euro kosztowało ponad 4,80. Ale potem. No, potem to już było tylko gorzej i gorzej. Euro było słabsze i słabsze i słabło. A złotówka wiadomo, umacniała się. I ten proces stałego osłabiania euro był stały. Tu widać. Na koniec lipca 2008 roku euro kosztowało już tylko 3 ,20 zł 20 groszy euro słabło. No, a w drugą stronę rosła presja płacowa. Pracownicy chcieli coraz więcej zarabiać, No, co zresztą wydawało się naturalne, bo przecież ten standard życia w Polsce po naszym wejściu do Unii Europejskiej polepszał się. Wielu z nas, eksporterów, myślało wówczas, w tym lipcu, sierpniu 2008 roku o wycofaniu się z eksportu, bo euro było zbyt tanie. 3,20. Po prostu szorowaliśmy po dnie. To było tylko mielenie pieniędzy na granicy dużego ryzyka. A w kieszeni nic nie zostawało. Było dużo roboty, ale bez żadnego efektu. Ja bym nawet powiedział, że na granicy dużego ryzyka i strat. I wówczas obudziły się w Polsce banki. Te polskie banki chodziły po firmach eksportujących, no i do nas też przyszli. Banki przewidywały dalsze osłabianie kursu i proponowały podpisanie umów na sztywny kurs wymiany. Polskie banki wyciągały do nas taką pomocną dłoń. Mówiły, podpiszcie z nami umowy, a wasze problemy znikną. A umowa polegała na tym, żeby zobowiązać się do comiesięcznej wymiany określonej kwoty euro po ustalonym kursie. Przykładowo my firma zobowiązujemy się wpłacać co miesiąc do banku pół miliona euro, a bank wymieni nam to euro po kursie 3.20 za euro. Nawet jeśli euro nadal będzie tanieć. Taką dla nas polskie banki miały korzystną ofertę. Taką wyciągnęły do nas pomocną dłoń. Tak, polskie banki wspomagały polskich przedsiębiorców. I sporo polskich firm tę pomocną dłoń banków przyjęło. I sporo firm podpisało te zobowiązania do wymiany. No tyle, że zaraz potem kurs euro zaczął rosnąć. I po pół roku osiągnął rekordowy poziom, prawie 4,90 za euro. I euro osiągnęło poziom z lutego 2004 roku. To euro potrzebowało aż 3,5 roku, żeby spaść na historyczne dno, a potem zaledwie pół roku, żeby wrócić do wyjściowego stanu. W okresie 6 miesięcy kurs euro wzrósł o ponad połowę. Państwo widzicie to na wykresie, prawda? No a potem, potem od tego 2009 roku aż do roku 2015 kurs euro pozostawał dosyć stabilny. Widzimy niewielkie zwyżki, niewielkie spadki, ale nie można tego porównać z tym tornado z lipca-sierpnia 2008 roku. I wówczas zrozumieliśmy, że okres od wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej umacniał naszą gospodarkę i walutę. I stąd ten kurs umacniającej się złotówki. A potem kryzys Lehman Brothers spowodował odpływ kapitałów z naszego polskiego rynku, spowodował odpływ dolarów i euro. I każdy inwestor finansowy mógł ten odpływ przewidzieć. Choć dla wielu z nas, w tym dla mnie, było to nowe doświadczenie. W 2009 roku. Polskich przedsiębiorstw w Niemczech już prawie nie było. Przerzedziła je ta pomocna dłoń polskich banków. Jak widać, ani państwo polskie, ani polskie banki nie wspierały polskich przedsiębiorstw. A potem w październiku 2015 roku wybory wygrywa PiS. I od tego zwycięstwa, to Państwo widzicie na wykresie, złotówka stale, systematycznie się osłabia. Dlaczego PiS osłabia złotówkę w stosunku do euro? No, bo zdaniem PiS jedyny sposób na zwiększenie eksportu, a tym samym wzrost zatrudnienia, to obniżka cen na nasze produkty za granicą. Zdaniem PiS nasze produkty to trochę badziewie i najlepszy efekt osiągniemy przez obniżkę cen tych naszych produktów. Tak, nasza gospodarka jest generalnie słaba i międzynarodową konkurencyjność zdobywamy obniżką cen na nasze produkty. Stąd ta słabnąca złotówka, żeby pobudzić eksport. A jaka jest gospodarka Szwajcarii? O, to widzimy... Porównanie bilansów handlowych. Polska i Szwajcaria to dwa różne światy. Bilanse handlowe to Szwajcarzy mają lepsze od Chińczyków. Widać, to prawda? Szwajcarzy od lat zdecydowanie więcej eksportują niż importują. Są bardzo konkurencyjni w handlu międzynarodowym. Powiedziałbym, że to jest taka liga mistrzów. Czy Szwajcarzy obniżają wartość swojego franka, żeby eksportować? Ależ skąd? Wprost przeciwnie. Kurs franka do dolara stale umacnia się. Tu widzimy kurs wymiany franka na dolara przez ostatnie pół wieku. W 1971 roku, czyli kiedy dolar przestał mieć pokrycie w złocie, za jednego dolara płacono 4,3 szwajcarskiego franka. A już w marcu obecnego roku jest to tylko 0,9 franka. Kiedyś dolar kosztował ponad 4 franki, a dziś szwajcarski frank stał się silniejszy od amerykańskiego dolara, droższy od dolara. Tylko od września roku 2000 dolar stracił do franka ponad 50%. A jak weźmiemy perspektywę ostatniego półwieku, to już szwajcarski frank zupełnie deklasuje dolara. Jeśli chcesz trzymać oszczędności, no to tylko we frankach i uciekaj od dolarów. A jak się ma kurs szwajcarskiej waluty w stosunku do euro? No i widzimy w dłuższym okresie czasu wzrost wartości franka o prawie 40%. No frank jest coraz droższy. No to może Szwajcarzy powinni osłabić swojego franka. Ale proszę spojrzeć na te szwajcarskie stopy procentowe. Ostatnie 10 lat to oni szorują pod nie. Od roku 2015 stopy depozytowe są mocno ujemne. To są rekordziści świata pod tym względem. Niżej już nikt nie schodzi. Można powiedzieć, że Szwajcarzy wszystkie hamulce dla zwiększonej podaży pieniądza już spuścili. W Szwajcarii powinna szaleć inflacja. Ale, ale, ale Frank twardo trzyma swoją wartość. Spójrzmy na tą szwajcarską inflację. Od roku 1994 to u nich nie ma inflacji. Bo czy zmiany cen góra do 1% można nazwać inflacją? Dla porównania, w Polsce mieliśmy i, i mamy inflację kilka razy większą niż w Szwajcarii. Szwajcarzy dwoją się i troją, żeby osłabić swoją walutę. I nic nie działa. Przybywa dolarów i euro, a franka nie przybywa. No, więc efekt jest taki, że wartość franka rośnie. To co mogą zrobić Szwajcarzy, żeby wartość ich niego franka nie rosła w nieskończoność? No, co mogą? Skupują euro i dolary. Jak skupią to euro i te dolary, to ten kurs franka nie wystrzeli do góry, no bo skupią z rynku euro i dolary. Franki dalej pozostaną w tej ilości, w jakiej były, no i kurs się zatrzyma. I tak oni robią. Skupują euro i dolary. Należą do krajów, które mają jedne z największych rezerw walutowych na świecie. Po co im te rezerwy? No, w sumie niepotrzebne, ale to jest koszt posiadania zbyt silnej waluty. Ale w połowie 2015 roku Szwajcarzy powiedzieli: Dość, nie będziemy skupować obcych walut i przez to dofinansowywać Unii Europejskiej ani Stanów Zjednoczonych. Jak powiedzieli, tak zrobili. I proszę spojrzeć, w ciągu jednego dnia kurs franka wystrzelił w górę o ponad 20%. Armagedon, koniec świata. Groziło załamanie szwajcarskiego eksportu, bo nagle ich produkty podrożały o 20%. Jednego dnia. Dlatego pospiesznie Centralny Bank Szwajcarii zebrał się ponownie i powiedział, że nadal będą potulnie skupować europejskie euro i amerykańskie dolary. Po co im te waluty? A po nic! Muszą dotować Europę i Stany Zjednoczone, jeśli nie chcą być wystrzeleni z kursem franka w kosmos. W mojej ocenie każdy cywilizowany człowiek zna te procesy i zależności. I każdy wie, że Szwajcaria słono płaci, żeby wartość ich franka nie rosła zbyt szybko. Tutaj, Tutaj mamy jeszcze dane statysty. Zaledwie 8 ośmiomilionowa Szwajcaria ma trzecie co do wielkości rezerwy walutowe na świecie. Po co im takie wielkie rezerwy? No teraz to już po nic. Świat mówi do Szwajcarów, chcesz być bogaty, to płać. No i Szwajcarzy płacą skupując obce waluty. Tak, każdy cywilizowany człowiek zna te zależności. I każdy cywilizowany człowiek wie, że kurs franka trzymany jest na uwięzi i szwajcarzy dużo płacą żeby nie wystrzelił do góry w kosmos a jak się ma kurs franka do złotówki to państwo widzicie na wykresie widać ile razy ten frank umocnił się do naszej waluty tu na początku no tu mamy rok 1990 teoretycznie złoty był nawet silniejszy od franka w chwili wejścia do Unii Europejskiej frank kosztował ponad 3 złote. Potem, przed kryzysem Lehman Brothers, o którym mówiłem na początku tego wykładu, cena franka spadła do 2 zł. A potem to już tylko cena tego franka rosła, rosła i rosła. Czy wystarczy powiedzieć, że cena franka rosła? No nie. Warto pokazać ten 15 styczeń 2015 roku w odniesieniu do złotówki. Wtedy Szwajcarzy powiedzieli, że nie będą już sponsorować strefy euro. I kurs franka wystrzelił w ciągu jednego dnia o ponad 20%. To Państwo widzicie, ale nie ma się co dziwić. W końcu, kto by chciał stale sponsorować swoich sąsiadów, Szwajcarzy się odważyli, dostali po łapach, musieli się wycofać. Tak. Tak by wyglądał nasz kurs wprowadzający do szwajcarskiego franka. Szwajcarzy go trzymają na uwięzi, jak wściekłego psa, żeby nie wystrzelił do góry. Ale jeśli stracą cierpliwość, to w każdej chwili może wystrzelić. I o tym warto pamiętać. Kursy walut to bardzo silny instrument w wymianie międzynarodowej i jest to też źródło ogromnych dochodów dla wielu inwestorów. A tam, gdzie wielcy inwestorzy zarabiają, tam bardzo wielu drobnych ciułaczy musi stracić. Zatem porozmawiajmy o frankowiczach. Do dzisiejszego wykładu zachęcił mnie Grzegorz Bikowski, prezes Goodwill'a, który od lat zajmuje się kredytami frankowymi i świadczeniem pomocy dla frankowiczów. Początkowo temat wydawał mi się banalny, ale im bardziej się w niego zagłębiałem, tym ważniejszy mi się wydawał. W wykładzie przedstawiam informacje, które sam zgromadziłem i za nie sam odpowiadam. Zatem porozmawiajmy o Frankowiczach. Jak nie trudno się domyśleć, w długiej perspektywie szwajcarski frank zawsze będzie umacniał się w stosunku do złotego. Więc co zrozumiałe, Kwota pozostała do spłaty kredytów wcale maleć nie musi, a wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem wartości franka kwota pozostała do spłacenia będzie rosła. Kredyt spłacamy, ten kredyt frankowy, a mimo to kwota do spłaty może nadal rosnąć. To chyba już teraz każdy z nas rozumie po tym wstępie, który powiedziałem o Franku. Jednak to nie w rosnącym kursie franka jest pies pogrzebany, bo o tym powinien wiedzieć każdy. Narracja polskich mediów, prawników i ekonomistów to niekiedy nie odpowiada prawdzie w tym frankowym temacie, więc spróbujmy ten temat franków szwajcarskich ogarnąć i uporządkować. W naszych wykładach staram się zawsze pokazywać dane i źródła danych, a Państwo sami możecie rozsądzić, gdzie leży prawda i gdzie jest pies pogrzebany. Zacznijmy od historii. Po co i komu te kredyty w ogóle były potrzebne? Te frankowe kredyty. Sięgam do przekazów z niedawnej historii, między innymi do Białej Księgi Kredytów Frankowych w Polsce. Polskie prawo dewizowe już w roku 2002 stworzyło możliwość udzielania kredytów denominowanych w walutach. Ale już trzy lata później, w listopadzie 2005 roku, największe banki w Polsce, to jest listopad 2005, wystąpiły do Związku Banków Polskich z pismem, pokazuje to państwu, o całkowity zakaz udzielania kredytów w walutach obcych. To było pismo banków polskich. Generalnie stanowisko banków i całego sektora bankowego było co najmniej ostrożne. I co do zasady. Ograniczające ilość kredytów w walutach obcych. Dziwne, prawda? Banki tak zareagowały na tą możliwość. Media wciskają nam zupełnie inną prawdę. Cóż, wszyscy i ja także jesteśmy podejrzliwi w stosunku do banków, a media żerują na tych naszych podejrzeniach i budują nieprawdziwą narrację. Banki były przeciwne. A kto optował mocno za wprowadzeniem i poszerzaniem kredytowania w walutach obcych? Politycy. I co wydaje się może dziwne, ale byli to przede wszystkim politycy PiS. Ja przepraszam, jak chcę uciec od polityki, ale pokazuję te dane, żeby Państwo spojrzeli, jak to naprawdę wyglądało. I tu widzimy wypowiedź ekonomisty Zety Gilowski, wicepremier i minister finansów w rządzie PiSu. A to już między innymi stanowisko klubu parlamentarnego PIS w formie komunikatu prasowego. Przy każdym dokumencie podaje datę, więc można sprawdzić to, co mówię. Zresztą w każdym wykładzie podaję dane, źródła danych i zachęcam do sprawdzania i samodzielnego wyciągania wniosków. A tu już po prawej mamy pismo Many.pl do prezesa Łokiku, czyli Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Many.pl ostro zabiega o Poszerzenie kredytowania w walutach obcych. No a tu już widzicie Państwo po lewej stronie wypowiedź premiera Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Marcinkiewicza z lipca 2006 roku. Marcinkiewicz mówi o złych bankach, które nie chcą udzielać kredytów walutowych. I dalej mamy wypowiedź wicepremiera PiSu, Przemysława Gosiewskiego. Gosiewski też mocno chce poszerzenia kredytowania w walutach obcych. I Gosiewski narzeka na złych bankowców, którzy nie rozumieją potrzeb społecznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie polityczne brednie, żeby poskarżyć się na bezdusznych bankowców. A po nim znowu pisowski premier Marcinkiewicz. I znowuż gani banki. Jakie to złe banki. A oni chcą tak dobrze, ci politycy. A tu jeszcze centrum Adama Smyfa. Też chce poszerzenia kredytów walutowych. Zresztą to centrum Smyfa kilkakrotnie nawoływało do tego rozprzestrzenienia, rozpowszechnienia kredytów walutowych, tacy liberałowie. No i Ryszard Petru z późniejszej nowoczesnej też namawiał do frankowych kredytów. I nawet twierdził, że frank dopiero później zaczął się umacniać. A ja państwu pokazuję wykresy i proszę samemu spojrzeć, pół wieku Frank się umacnia. A nie tak, jak mówią, co po niektórzy. Ekonomiście czy politycy. W końcu i prezes Łokiku został przekonany do tych kredytów walutowych. I dyrektor Polskiego Instytutu Globalizacji też był mocno za udzielaniem kredytów w walutach obcych. Tak, wszyscy chcieli, żeby te kredyty w walutach obcych były jak najszerzej stosowane wręcz niemal bez ograniczeń. I co mnie zaskoczyło, to najbardziej wstrzemięźliwe były właśnie banki. Aż nie wierzyłem i sprawdzałem to w różnych źródłach, ale zawsze z tym samym rezultatem. Zachęcam tych wszystkich, którzy obecnie tak ochoczo krytykują banki i tworzą teorie spiskowe, do przestudiowania dokumentacji z tamtych czasów. I warto sobie zadać pytanie, dlaczego politycy i różni też liberałowie byli zwolennikami kredytów frankowych. Bo dla każdego kredytobiorcy kluczowe jest oprocentowanie kredytów. Im mniejsze oprocentowanie, tym chętniej bierzemy kredyty, a im większe oprocentowanie, tym bardziej jesteśmy ostrożni. Prawda? Każdy z nas patrzy podobnie na oprocentowanie. Kredyty złotówkowe zależne były od stawki WIBOR. Najczęściej WIBOR trzymiesięczny. Wibor, czyli za jaką cenę można pozyskać złotówki na rynku warszawskim, czyli ogólnie polskim. Warsaw Interbank Offer Rate. I wibor co do zasady zawsze jest dosyć wysoki. A co za tym idzie, oprocentowanie kredytów złotówkowych jest stosunkowo wysokie. Widać to na slajdach, prawda? To są dane. A kredyty frankowe oprocentowane są według rynku londyńskiego czyli LIBOR, London Interbank of Rate. Pokazuję Państwu na wykresach wysokość wibor i Liboru. Przykładowo WIBOR na przełomie lipca-sierpnia 2008 roku wynosił ten warszawski WIBOR 6,5%, a LIBOR, ten londyński w tym okresie, to tylko 2,8%. Co do zasady, Libor, czyli te stopy londyńskie, były zazwyczaj ponad dwa razy niższe od warszawskich. No, co przekładało się na oprocentowanie kredytów do wyboru i do Liboru banki dodawały jeszcze swoją tą wewnętrzną marżę, no bo na czymś muszą zarobić. Ale widać, że te oprocentowanie kredytów frankowych było sporo, sporo niższe niż kredytów złotówkowych. Po prostu inna była podstawa do tego oprocentowania. Co prawda, każdy normalny człowiek powinien przewidywać wzrost kursu franka, bo tak było i jest przez całą historię ostatnich dekad, przez te pół wieku. Ale chyba niektórym trochę zabrakło wyobraźni. Politycy chcieli dać ludziom tanie kredyty. Ale jak to politycy głośno agitują, a najczęściej nie mają o tym zielonego pojęcia? I politycy wciskali ludziom ciemnotę, żeby kupić elektorat. Mówili, bierzcie mieszkania, mieszkajcie w swoich mieszkaniach. Tak, mówimy kredyty walutowe, kredyty frankowe, ale, ale co właściwie oznacza pojęcie kredyt walutowy? No, mamy trzy możliwości: kredyt indeksowany, denominowany i, i prawdziwy walutowy. Prawdziwe walutowe to wiadomo. Zobowiązanie w umowie we frankach, wypłata kredytu we frankach, harmonogram spłat we frankach i sama spłata też we frankach. Taka klasyka, wszystko we frankach. No ale po co komu w Polsce franki, jak za franki nic nie kupi? Więc w tej praktyce bankowej mamy kredyty frankowe indeksowane i denominowane. Kredytów denominowanych było zdecydowanie więcej, ale. Ale praktyczne różnice między nimi były prawie żadne. Przy indeksowanym znamy dokładne kwoty kredytu i spłat w złotówkach, a przy denominowanym znamy je we frankach. Ale mechanizmy są bardzo podobne. Ale zadajmy sobie też drugie pytanie: dlaczego banki były bardziej ostrożne w udzielaniu kredytów walutowych? Dlaczego? Bo za każdym razem w przekazywaniu pieniądza między bankiem a klientem i między klientem a bankiem, następuje przeliczanie franka na złote i złotych na franki. No bo jeśli kredyt jest frankowy, to co do zasady bank musi tego franka na londyńskim rynku pożyczyć, a potem na ten londyński rynek musi tego franka oddać. Tu pokazuję ten teoretyczny schemat. Teoretyczny schemat. Jak widać, w banku dokonują się operacje przewalutowań franków na złotówki i złotówek na franki. I to one mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia istoty kredytów w walutach obcych, w tym wypadku we frankach. No bo, tak naprawdę, powiedziawszy, to każdy bank robi to według swoich stawek i według swoich reguł. A trudno jest, i te stawki, i te reguły. Zdefiniować na okres 15 czy 30 lat do przodu. Pamiętajmy, że kredyty hipoteczne ustalane są na wiele, wiele lat. To trochę tak, jakbym zażądał od lekarza, żeby mi w detalach wyjaśnił, jak mnie będzie leczył jutro i za 5 lat i za lat 20. Lekarz nie wie, co będzie robił za 5 lat, a dopiero co będzie robił za lat 20. A czy Państwo jesteście w stanie przewidzieć, jakie będziecie mieli w Waszych firmach procedury kalkulacji kosztów i wyników księgowych za lat 5 albo 10? A może w tym czasie jakaś inna firma Was przejmie? A banki musiały to mieć rozpisane. Ostatecznie po nagabywaniach polityków banki weszły z szeroką akcją na rynek kredytów walutowych. Może zadecydowały o tym właśnie naciski polityków, a może tylko chęć osiągnięcia zysków? Nie wiem, jaki był rzeczywisty powód, ale banki zaczęły bardzo poważnie rywalizować o klientów w tym sektorze kredytów walutowych. Proszę Państwa, od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. I ten moment wstąpienia do Unii Europejskiej można chyba moim zdaniem uznać, za początek końca kredytów walutowych w Polsce i ostatecznej klęski polskich banków. Jak widać, ta klęska polskich banków w obszarze kredytów walutowych była przesądzona zanim na dobre się zaczęła. Dlaczego? Bo Unia Europejska chroni konsumentów i będąc członkiem Unii Europejskiej, musimy przestrzegać jej uregulowań w zakresie funkcjonowania unijnego rynku. A w szczególności w tym zakresie wynikającym z dyrektywy ochrony konsumentów. Tą dyrektywę 93 przez 13 WG, później zresztą jeszcze parę razy zamienianą, przyjęliśmy już w roku 2000, jeszcze zanim staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. A co ta dyrektywa mówi? No dyrektywa mówi, że zarówno dla przedsiębiorcy, czyli banku. Jak i dla klienta indywidualnego, czyli kredytobiorcy, skutki umowy muszą być transparentne w momencie zawierania, czyli że klient musi potrafić w dowolnym momencie obowiązywania umowy przeliczyć wszystkie skutki finansowe realizacji tej umowy. W tym wypadku musi potrafić przeliczyć raty swoich zobowiązań. A banki stosowały przy tych przeliczeniach walut swoje wewnętrzne sposoby przeliczeń. Te sposoby były dla klientów często niejasne i zmieniały się w zależności od okresu i okoliczności. Z jednej strony można by powiedzieć, że każdy z nas we własnej firmie robi to samo, bo za każdym razem dostosowujemy się do rynku i do klienta i do okoliczności. Teraz stosuję takie wskaźniki, ale za trzy miesiące będę musiał stosować inne bo konkurencja, bo inflacja, bo muszę być bardziej elastyczny wobec klienta, bo powstają nowe regulacje podatkowe, bo mamy nowe oprogramowanie i inaczej prowadzimy analitykę finansową i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Bo 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 każdy z nas to robi, żeby firma przetrwała, bo rynek stale się zmienia. Ale to czego nie musimy robić w naszych firmach, to jednak muszą robić banki ze względu na ochronę konsumenta na rynku unii europejskiej. Według prawa unijnego osoba fizyczna będąca stroną umowy musi posiadać możliwość kontroli realizacji tej umowy przez siebie i to już w momencie jej zawarcia i pod bardzo poważnym rygorem, bo naruszenie tej przejrzystości umowy choćby w jednym tylko punkcie może skutkować nieważnością całej umowy. Na tym polega ochrona konsumenta. Dla konsumenta umowa musi być przejrzysta i musi samodzielnie potrafić wyliczyć jej skutki finansowe. Tak, prawo unijne chroni dyrektywami konsumenta. I już w roku 2009 Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sporządził raport dotyczący spreadów stosowanych przez polskie banki. Spreadów, czyli tych przeliczeń z franków na złotówki i ze złotówek na franki. I prezes Łokiku zgłosił wiele zastrzeżeń. Najcięższy kaliber tych zastrzeżeń dotyczył zmiennego oprocentowania kredytów i niejasnych kryteriów przeliczania franków na złotówki i złotówek na franki. Te wnioski sformułowane przez prezesa Łokiku były dla banków miażdżące. Tu pokazuję je na slajdzie. Prezes Łokiku podniósł także niezgodność klauzul zawartych w tych bankowych umowach z Polskim Kodeksem Cywilnym. Już wtedy było wiadomo, w tym 2009 roku, że banki polegną. To była tylko kwestia czasu. Wiadomym było, że przed unijnymi instytucjami te banki polegną. Wiadomym było, że musi się znaleźć pierwszy odważny kredytobiorca, który pozwie swój bank, a potem. A potem posypie się lawina pozwów. Warto sobie ponawiać to pytanie, dlaczego banki weszły w kredyty walutowe, skoro taki skutek był do przewidzenia. Szczerze nie potrafię odpowiedzieć. Podejrzewam, że kompetencje zarządzających bankami i ich rad nadzorczych były na tym samym poziomie, co jakość naszej klasy politycznej. W dodatku, Tutaj Państwo widzicie, prezes Łokiku zapowiedział w swoim raporcie dalsze działania wobec banków, które stosują klauzule niedozwolone. A jeśli prezes Łokiku zapowiada dalsze działania, to wiadomo, że to może zaboleć. Prezes Łokiku zaleca również stosowne działania dla klientów banków, którzy takie umowy podpisali. W tych zaleceniach prezesa Łokiku jest także wymieniona możliwość dochodzenia racji przed polskimi sądami. Rejonowymi lub okręgowymi. Wtedy już nie było wątpliwości, że prawo jest łamane. Dalej, oprócz tych zachęt dla kredytobiorców, prezes Łokiku sam z siebie wytoczył powództwo przeciwko Bankowi Mileniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. I prezes Złokiku argumentował, że w pozostałych bankach udzielających kredytów frankowych są podobne postanowienia. Zatem wyrok sądu w tej jednej sprawie będzie można rozszerzyć na wszystkie pozostałe banki. Wyrok będzie jeden. Wygra prezes Złokiku, ale rozszerzenie jego stosowania obejmie wszystkie banki udzielające kredytów walutowych. Dalej. Prezes Złokiku. Zauważył, że kiedy LIBOR, czyli ta londyńska stopa, spada poniżej zera, to polskie banki konsekwentnie stosowały stopy procentowe zerowe. A nie powinny. Powinny znowu zejść poniżej zera. I dlatego wszczął wobec banków postępowanie wyjaśniające, bo to było gwałcenie wiążących banki umów z klientami. Słowem, banki stosowały dużą dowolność w realizacji umów. Odbiegając nawet od zapisów je wiążących. Dalej prezes złokiku zauważył, że postępowanie banków jest także niezgodne z artykułem 69 prawa bankowego, w szczególności z ustępem 4a. O, tu go widzimy. Umowa o kredycie denominowanym lub indeksowanym do waluty innej niż waluta polska powinna określać szczegółowe zasady określenia sposobów i terminu ustalania kursu wymiany na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na, na waluty wypłaty lub spłaty kredytu. Bo na podstawie umowy konsument musi potrafić przewidzieć jej skutki finansowe. A te wszystkie zapisy w umowach kredytowych i konkretne działania banków przeczyły temu zapisowi dyrektywy. I zapisom prawa bankowego i kodeksu cywilnego, no, przeczyły. Dalej, popatrzmy na te zapisy kodeksu cywilnego. Tutaj widzimy artykuł 385, mamy w tym artykule 23 ustępy, a lista jego naruszeń jest też znaczna w tych bankowych umowach. Kolejny dokument, proszę spojrzeć. Mapa klauzul niedozwolonych w kredytach walutowych. Tym razem jest to analiza polskiego rzecznika finansowego, który przeanalizował umowy zawierane przez banki z klientami w latach 2002-2009. Przeglądałem ten dokument rzecznika finansowego dosyć szczegółowo. Na slajdach pokazuję wybrane fragmenty. Klauzule zawarte w umowach różnych banków. Ponad 400 zakazanych klauzul. Analiście skontrolowanych chyba wszystkie znaczące polskie banki. Na co warto zwrócić uwagę w tej analizie Rzecznika Finansowego? No, proszę zobaczyć, za każdym razem w dokumencie przywoływany zostaje zapis umowy lub regulaminu kredytu hipotecznego, a potem, jak mantra, powtarza się zwrot. Klauzula skutkująca nieważnością całej umowy. Jeden, jedyny taki zapis w umowie wystarcza, żeby cała umowa stawała się nieważna. A tych zapisów rzecznik finansowy znalazł ponad 400 w zapisach różnych umów. Co to oznacza? Że wszystkie umowy na rynku mogą okazać się nieważne. A co oznacza nieważność umowy, to chyba nie muszę Państwu tłumaczyć. Po raz kolejny było wiadomym, że skutki udzielania kredytów frankowych według dowolnych zapisów bankowych mogą wrócić jak tsunami na rynek bankowy. Przejrzyjcie Państwo swoje umowy kredytowe. Jeśli traficie na któryś z pokazywanych przeze mnie zapisów, to wiedzcie, że skutkuje on nieważnością całej umowy kredytowej. I wówczas można wystąpić o unieważnienie całej umowy. Podobno takich umów w samej Warszawie jest 150 tysięcy. Jeśli doliczyć do tego członków rodzin, to zjawisko obejmuje w samej Warszawie pół miliona osób. Ale przecież kredyty walutowe, indeksowane czy denominowane, nie są polskim wynalazkiem. Tutaj na slajdzie udostępniam Państwu opracowanie wykonywane na zamówienie Kancelarii Senatu. Te rozwiązania umów walutowych stosowano w różnym stopniu w całej Europie. Kredyty hipoteczne w obcej walucie, a w szczególności we frankach, miały co do zasady niższe oprocentowanie niż w walutach krajowych, więc były atrakcyjne. No chociaż kredyty, różnica między euro i frankiem nie była aż tak duża jak między złotówką a frankiem. Przynajmniej ta pierwsza różnica w oprocentowaniu, czyli między stopą międzybankową londyńską a stopami lokalnymi w poszczególnych krajach. W Polsce kredyty walutowe cieszyły się dużą popularnością, ale te umowy w Polsce pozostawały nieuregulowane i w konsekwencji banki łamały prawo. Nie było innego wyjścia. A łamanie prawa w państwie prawa musi skończyć się tylko w jeden sposób. W każdym z państw europejskich, w większym albo mniejszym stopniu, powstawał problem prawnych regulacji dla tych kredytów frankowych. Bo jak nie trudno się domyśleć, zarówno liber, jak i manża banku nie stanowiły problemu. Tawka Libor jest narzucona przez bankowy rynek międzynarodowy, a marże banku kredytującego można jasno określić w umowie. Natomiast problemem pozostają operacje przeliczania kursów walut. Ustawodawstwa w poszczególnych krajach, w Europie, potrafiły wyjść naprzeciw tym kredytowym oczekiwaniom. Na przykład na Węgrzech i w Chorwacji przywalutowanie kredytów było regulowane przez prawo. Banki komercyjne były zobowiązane do. Przeprowadzenia, przewalutowania. Ale w różnych krajach ten proces przebiegał w różny sposób. W sumie nieważne w jaki sposób to się robi, za to ważne, żeby ten proces legalizowania kredytów walutowych przeprowadzony został w sposób czytelny dla konsumenta. No, a jeśli przeliczanie będzie czytelne, to nie będzie rodzić konsekwencji prawnych, mogących skutkować podważaniem legalności zawartych umów. W Unii Europejskiej konsument jest chroniony przed samowolą banków i innych przedsiębiorców. I w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej ten problem rozwiązano na drodze ustawodawstwa. A w Polsce? No, w Polsce ustawodawcy nie potrafili się z tym problemem uporać. W opracowaniach naukowych pojawiają się dwa kraje Polska i Węgry. W obydwu krajach uruchomione zostały procedury pomocy Frankowiczom, choć ta pomoc w obu krajach przebiega w inny sposób. Problem Frankowiczów, z którym mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, wynika z nieudolności polityków i tworzonego przez nich prawa. W Unii Europejskiej uporano się z nimi, w Polsce nie. Polscy politycy zazwyczaj mają usta pełne frazesów i durnolotnych deklaracji, ale mało w nich jest pragmatyzmu. W Polsce jest wzajemne szczucie i opluwanie. Jedna strona sceny politycznej kopie drugą stronę sceny politycznej. Sensacja goni sensację, ale realne problemy zamiatane są pod dywan. A w innych krajach potrafili się nad tymi rzeczywistymi problemami gospodarki pochylić. Problem kredytów frankowych dobrze pokazuje jakość naszego życia politycznego, bo one były obecne w wielu krajach Unii Europejskiej, tak jak to pokazuje. I na tym kończę pierwszą część wykładu o kredytach frankowych i zapraszam na drugą część, w której więcej będziemy mówić o technicznych szczegółach, bo to zazwyczaj w szczegółach jest pies pogrzebany i na rozwiązaniu tych szczegółów najwięcej nam schodzi czasu. Tymczasem dziękuję za uwagę.